Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Przy okazji przepraszam za moją nieobecność na kanale w ostatnim tygodniu, ale wszystko to przez katar, który pewnie jak słyszycie w dalszym ciągu mi towarzyszy, choć już nie jest aż tak bardzo uciążliwy. Przygotowałam dzisiaj dla Was 10 książek, które mnie bardzo zainteresowały i mam nadzieję, że zainteresują także Was. Są tutaj takie książki, które koniecznie chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku i mam nadzieję, że mi się uda. Największym wyzwaniem dla mnie będzie ta oto ogromna księga, kryjąca w sobie dwa tomy powieści Jacka Denela pod tytułem Łabędzie. Tom pierwszy jest tutaj. Tom drugi pod tytułem Bajoro, czyli Łabędzie 2, jest tutaj. Tę książkę się czyta najpierw z jednej strony, później się ją odwraca i czyta się z drugiej strony. To jest książka biograficzna, opowiadająca o rodzinie autora. On pierwszą taką książkę napisał kilka lat wcześniej, a może nawet kilkanaście lat wcześniej i to była książka o jego babci. Teraz natomiast zapragnął napisać książkę o drugiej części swojej rodziny, i jest to powieść, która ma pod tytuł Książka, którą chciałem napisać. I to jest ta pierwsza część. To jest ta pierwsza część o rodzinie. To jest takie prywatne śledztwo autora, rozpisane w takim szerokim, balzakowskim stylu, które opowiada o rodzinie Bobolickich i Mętlewiczów, warszawskiej kamienicy oraz o pewnej tajemnicy związanej z serwisem porcelanowym. Ale kiedy autor pisał tę książkę, dokopał się do bardzo, bardzo różnych rzeczy, które go zaintrygowały i dlatego też powstała książka druga. Powstał ten drugi tom, który ma pod tytuł Książka, o której istnieniu nie wiedziałem. Ale kiedy już autor dowiedział się o istnieniu tej książki, to także nie poprzestał, dopóki o niej nie napisał, ponieważ dopiero te dwa tomy stanowią pełną całość. I to jest książka, w której autor zmienia się w detektywa i zderza historię rodzinną z aktami wielkiej rozprawy sądowej, która rozpalała wyobraźnię obywateli Polski Ludowej. Także jest to coś, co bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie intryguje. Po pierwsze, ja uwielbiam książki Jacka Denela. Czy te pisane solo, czy te pisane w duecie z mężem pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa. Ale także uwielbiam książki o sztuce, uwielbiam tajemnice rodzinne, uwielbiam dobrze napisane książki biograficzne, więc jest to coś, do czego bardzo mnie ciągnie i liczę, że uda mi się tę książkę przeczytać jak najszybciej jeszcze w tym roku. Przyszła też jeszcze inna książka, też z wydawnictwa literackiego, Małgorzaty Reimer, Ciężar skóry. Ja do tej pory czytałam dwa przepiękne, wstrząsające, zostające w pamięci chyba do końca życia reportaże tej autorki. Jeden o Albanii, drugi o Rumunii. Tutaj Małgorzata Reimer daje się poznać jako pisząca prozę, jako pisząca opowiadania. Spójrzcie na tą przepiękną okładkę. Już dla tej okładki chce się sięgnąć po tę książkę. Opis na okładce jest bardzo enigmatyczny, nawet nie będę go przytaczała, bo niewiele nam powie. No ale tę książkę wybrałam dla autorki, ponieważ wiem, że literaturę faktu pisze przepięknie i jestem bardzo ciekawa, jak radzi sobie z książkami, które nie są oparte na faktach. Kolejna zielona książka to Pokolenia, napisane przez Tomasza Sobierajskiego i Magdalenę Kuszewską, Jak uczyć się od siebie nawzajem. W tej chwili współegzystują ze sobą cztery lub nawet pięć pokoleń. Po pierwsze boomersi, ci najstarsi, następnie pokolenie X, milenialsi, pokolenie Z oraz najmłodsi, czyli pokolenie Alfa. Wszyscy jakoś ze sobą musimy żyć, współegzystować, postarać się zrozumieć, zaakceptować i tolerować. A no jak to zrobić? No najlepiej poznawać się nawzajem. I ta książka właśnie nam przybliża rzeczy, które mogą łączyć pokolenia. Pokolenie boomersów trwało najdłużej, prawie 20 lat. Natomiast później tak szybko zdarzały się różne przełomowe wydarzenia dziejowe, które dzieliły czas na coraz mniejsze cząstki. Kolejne pokolenia to tak naprawdę
zmieniały się już co 15 lat. Więc tutaj mamy przedstawicieli różnych pokoleń, którzy wypowiadają się w tej książce. Oprócz tego mamy także komentarze specjalistów, które być może pomogą nam lepiej zrozumieć osoby młodsze od nas i starsze od nas. Chciałam Was także poinformować, że niedawno ukazała się druga część świetnie rozpoczętej serii Zygmunta Miłoszewskiego pod tytułem Hydropolis. Nie wiem, czy pamiętacie, ja opowiadałam o pierwszej części i mówiłam, że jej w ogóle nie zamawiałam, bo jakoś tak pomyślałam sobie, że nie bardzo mnie interesuje, co też Miłoszewski pisze dla dzieci. Ale wydawca tę książkę i tak mi przysłał i ja zaczęłam ją słuchać chyba na audiobooku. Tak, na pewno jej słuchałam i uznałam, że jest fantastyczna. Naprawdę nie mogłam się od niej oderwać. Dlatego teraz, gdy zobaczyłam, że pojawił się kolejny tom, to już się nie krygowałam, tylko od razu zamówiłam ją do recenzji. Hydropolis pod tytułem Walcz. Tak się nazywa druga część. I z tego, co widzę tutaj na okładce, bohaterką jest Emma, nastoletnia mieszkanka czwartej kolonii podwodnej Hydropolis, która ma jedno marzenie – pozostać niewidzialną dla wszystkich i na pewno przed nią będą stały bardzo trudne wyzwania, które zmuszą ją do tego, aby stała się widzialna, aby inni ją zauważali. Książka oczywiście jest pięknie ilustrowana. Zaraz postaram się znaleźć choć jeden obrazek, żebyście mogli zobaczyć, w jakim stylu wokanone są ilustracje. One mi się bardzo kojarzą z komiksami. O, tutaj mam jedną, jakiś wybuch. Czyli już widzimy, że tutaj będzie się dużo działo wybuchowych sytuacji. Także jeżeli Wy bądź też Wasze dzieci polubiliście pierwszą część, to już właśnie jest druga. Teraz zmieniamy tematykę, przechodzimy do świata sztuki, ponieważ właśnie ukazała się biografia Edwarda Dwórnika pod tytułem Robotnik Sztuki, napisana przez Małgorzatę Czyńską, wydana przez Marginesy. I od razu pokażę Wam, jak pięknie wygląda książka po otwarciu. Mamy tutaj obraz z serii miasta, to jest obraz przedstawiający Warszawę. Przeglądałam sobie tę książkę, ponieważ właśnie już zabieram ją zaraz do czytania i mieści się w niej bardzo dużo fotografii oraz reprodukcji dzieł sztuki. I bardzo podoba mi się w wydawnictwie Marginesy to, że te reprodukcje są naprawdę porządnie zrobione. O, zobaczcie, mamy tutaj kolejny obraz przedstawiający miasto i tutaj i kolorystyka wydaje się być w porządku, ale także nie ma takiej pikselozy na stronie, że naprawdę można przyjrzeć się tym obrazom dosyć dokładnie. Dodam jeszcze, że Małgorzata Czyńska przeprowadziła serię rozmów z Dwórnikiem, które tutaj przytacza. Także mamy informacje z pierwszej ręki. I kolejna biografia, która bardzo mnie zainteresowała, ponieważ bardzo lubię prozę tego autora, to Odyseja XX wieku, Szandor Maraj, Życie i dzieło, napisane przez Tibora Meszarosa. To jest książka, która, jak już widać z tytułu, jest biografią Szandora Marajego. My możemy bardzo dużo poczytać o nim samym z jego autobiograficznych dzienników. W Polsce ukazały się w 5 tomach, bardzo dokładne, z niewieloma skrótami. Natomiast tutaj mamy książkę, w której oglądamy tego autora oczami innych ludzi. Między innymi jego żony Loli, ale także jego znajomych. Mamy też jakieś przytoczone wycinki z gazet i inne rzeczy, które rzucają na tego autora trochę inne światło, bądź też pokazują go w sposób bardziej obiektywny. Niedawno się ukazała w wydawnictwie Czytelnik. Teraz przed sobą mam książkę, którą już czytam, a nawet już zbliżam się ku końcowi, ale jeszcze zanim trafi do obgadanek, chciałam Wam ją pokazać w otwierankach. 7 księżyców Malego Almeidy, napisana przez Shihana Karunatilaka.
I jest to książka, która została nagrodzona nagrodą Bookera i opowiada o fotografie wojennym, który przebywa w Colombo na Sri Lance w latach 90., na początku lat 90., kiedy cały ten obszar objęty jest wojną domową. Wszyscy biją się ze wszystkimi i on próbuje udokumentować przebieg tej wojny. Próbuje udokumentować ofiary oraz sprawców. Ale książka zaczyna się od tego, że fotograf, czyli Mali Almeida, trafia do nieba. Został zabity, został zamordowany, to nie jest tajemnica, niczego nie spoileruje i ma 7 księżyców, czyli 7 dni na to, aby wrócić na ziemię i dowiedzieć się, jak do tego doszło, kto go zamordował i z jakiego powodu. A że Almeida ma bardzo dużo za uszami, on współpracuje z obiema stronami, on oprócz tego, że jest fotografem, oprócz tego, że musi zadawać się z organizacjami pozarządowymi, czy też rządowymi, czy też Amerykanami, którzy mają swoje wpływy na terenie Sri Lanki, i Anglikami, to także jest homoseksualistą, który ma mnóstwo przygód erotycznych, a także hazardzistą, który nie stroni od różnych szemranych lokali. Także możliwości na to, kto go zamordował, jest bardzo, bardzo wiele. A ta książka właśnie opowiada o zawiłości sytuacji w Sri Lance, ale także o zawiłości prywatnej sytuacji Malego Almeidy. Bardzo mi się to podoba. To jest książka dla ludzi o specyficznym poczuciu humoru. Książka dla ludzi, którzy nie boją się skomplikowanych fabuł, ale jest to coś, co czyta się naprawdę wyśmienicie. Teraz mam książkę taką prezentową, albumową, ale pomyślałam, że może Wam się spodobać, bo na pewno nie jestem jedyną osobą, która ma bardzo dobrze wykształconą pamięć zapachową, że czasami, kiedy czuję jakiś zapach, to od razu przenosi mnie w przeszłość do jakiejś innej sytuacji. Podam Wam przykład. Kiedy czuję tygrysa Kenzo, takie perfumy, to od razu wracam wiele, wiele lat wstecz, przenoszę się na Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, na zajęcia, które prowadzone były w weekendy i jestem na zajęciach z pedagogiki i jedna z uczestniczek tych wykładów namiętnie zlewa się tymi perfumami, które potwornie kręcą mnie w nosie, które sprawiają, że boli mnie głowa, że nie jestem w stanie wysiedzieć zamknięta w małym pomieszczeniu z dziewczyną pachnącą tym zapachem. Tak więc takich skojarzeń ja mam bardzo, bardzo, bardzo dużo. I uwielbiam zapachy. Mam też wielką kolekcję perfum, ale to chyba nie na ten film. Ach, zapach. To książka dwóch polskich pisarek, Katarzyny Białogóz oraz Anny Budyńskiej. Przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Jest przepięknie wydana. Jest wydana tak ładnie, że naprawdę nadaje się na przykład na gwiazdkowy prezent dla jakiejś osoby, która lubi zapachy. Tutaj mamy także zapachy związane z książkami. Zobaczcie, książkowa przyjemność. Przecież wielu z Was zawsze mówi, że uwielbia zapach książek. Ja akurat za nim nie przepadam, zwłaszcza nie przepadam za zapachem starych książek, które pachną wszystkim. Ale proszę, zobaczcie, mamy tutaj informacje o różnych nutach zapachowych, o tym, jak się je wytwarza, jak się pozyskuje, o różnych perfumeriach, o ludziach, którzy pracują w przemyśle perfumeryjnym. Także jeżeli taka tematyka kogoś z Waszej rodziny, z Waszych bliskich interesuje, to polecam tę książkę na prezent. Ann Patchett, jedna z moich ulubionych pisarek i jedna z moich ulubionych tłumaczek, czyli Anna Gralak, która przetłumaczyła Toma Lake'a. Jest to książka, która nie tylko ma piękną, roślinną, kwiatową okładkę, ale także prawdopodobnie ma równie piękną treść.
Ta książka opowiada o wiośnie 2020 roku, czyli jest bardzo współczesna. Trzy siostry przyjeżdżają do rodzinnego domu w północnym Michigan. I podczas długich letnich dni spędzanych z matką, spędzanych w sadzie, mamy trzy siostry plus sad. I te skojarzenia z Czechowem nie są tutaj bezpodstawne. Rozmawiają ze swoją mamą, która zaczyna opowiadać im o swojej przeszłości. I nagle okazuje się, że te dziewczyny, te córki, tak naprawdę nie za dobrze znały swoją mamę. Teraz dopiero widzą ją w takim pełniejszym świetle. To książka taka intymna, rodzinna, która opowiada o zwykłym życiu, o życiu, w którym popełnia się błędy, ale które nie zawsze prowadzą do tragedii. Ann Patchett, Tom Lake. Zapamiętajcie sobie tę książkę i zobaczcie też, jaką piękną ma wyklejkę. I ostatnia książka, która mi tutaj została, to książka, która ukazała się na świecie bardzo dawno, w Polsce dopiero teraz. Jest to Kasta Isabel Wilkerson. To jest pierwsza czarnoskóra laureatka Pulitzera. Korzenie naszej goryczy. Taki jest podtytuł tej książki i oczywiście jest bestsellerem New York Timesa, jak co druga amerykańska książka. Jest to książka, która opowiada nam historię rasizmu, niewolnictwa i nierówności w Stanach Zjednoczonych, ale także na świecie. Kiedy Martin Luther King pojechał do Indii w 1959 roku, był bardzo wstrząśnięty, widząc to kastowe społeczeństwo i znalazł w nim bardzo wiele analogii do społeczeństwa czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie. Ale Wilkerson twierdzi, że niewiele się przez ten czas zmieniło, że w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych i także w wielu innych krajach na świecie osoby o innym kolorze skóry traktowane są jako niedotykalni, jako osoby, którym odejmuje się praw obywatelskich i przyjmuje się to za pewnik. Także mamy kastę, bardzo, bardzo ważny reportaż, z którym warto się zapoznać. I to by było na tyle. Dzisiaj było tylko 10 książek, ale mam wrażenie, że strasznie dużo o tych książkach mówiłam, ponieważ koniecznie chciałam wszystkie je Wam polecić i koniecznie chciałam namówić Was do ich czytania, abyśmy mogli później w obgadankach o nich razem dyskutować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już za tydzień. Za tydzień będą obgadanki. Pa, 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 pa.